Cześć, witajcie. W dzisiejszym poradniku będzie o sygnałach dwuścieżkowych. Konkretnie chodzi to o te gniazda. Przybliżę Wam. 2TK in, 2TK out. 2-track input, 2-track output. O co w nich chodzi? Kiedy się je używa? Oraz te dwa przyciski. 2-track to mix, 2-track to CL, czyli to jest control room i R to jest reżyserka właściwie. No, control room, słuchawki, ale to się określa jako reżyserka. Dwuścieżkowe przerzucanie ścieżek, przerzucanie wejścia dwuścieżkowego do reżyserki, czyli do control roomu, czyli do monitorów odsłuchowych. A tutaj wrzucanie tego wszystkiego do miksu. I tylko nas będzie interesować właściwie dzisiaj ta sekcja i te cztery wejścia. Tutaj jest oczywiście podłączone, żebyście wiedzieli, mikrofon. Tutaj jest wejście z interfejsu audio, żeby Wam coś pokazać. Tutaj jest wejście ze słuchawek, jaką ten control room, czyli te monitory odsłuchowe, bo ja takich monitorów odsłuchowych nie mam. I tutaj jest wyjście główne Mind Mix do wieży. Po prostu wejście z do wieży, żeby gdziekolwiek na jakichś głośnikach to było słychać. I teraz w czym rzecz? Komputer, czyli wejście z karty dźwiękowej komputera. No to co tam macie z tyłu, z przodu, ale głównie chodzi mi to, co jest z tyłu wyjście. Połączymy sobie oczywiście kablem mini jack 3,5 mm. Z dwoma końcówkami RCA, czyli cinch, albo cinch, jak to woli. Ja teraz włożę jeden koniec kablu do komputera. Wyjście karty dźwiękowej. Właściwie nie jest karta dźwiękowa, taki brzęczek, bo to jest dość słabe, to co z komputera wychodzi. Jeśli ktoś nie ma prawdziwej karty muzycznej, to ja to nazywam taki brzęczek budowany w płytę główną. Ale dobrze, nie o to chodzi. A te dwa gniazda, no dobrze. Może nie gniazda, tylko wtyczki wkładam w gniazda 2-track in, tutaj gdzie są właśnie te dwa TK in, wejście tutaj, to jest wejście dla sygnałów dwuścieżkowych. Czarny, znaczy czerwony napis do gniazda prawego, do czerwonego gniazda, biały napis, no może tego nie widać, ale wiesz czymś tam jest biały napis, do lewego, czyli do białego gniazda. I teraz puszczając muzykę z komputera, będziemy ją słyszeć w głośnikach z wieży. Tylko właśnie jest jeden warunek przesyłania muzyki z komputera. Jeśli puszczacie to poprzez wyjście tylne karty dźwiękowej, no to wiadomo, prosta sprawa. Połączenie kablem i tyle. Puszczacie muzykę, słychać ją w głośnikach, czy w tym czymkolwiek, co podłączone jest do wyjścia Mind Mix albo Control Room, a nawet słuchawki. No ale słuchawki to wiadomo, to jest na słuchawki, bo to jest tylko jedno wyjście. Natomiast jeśli podłączacie przez interfejs audio, to pierwszeństwo mają sterowniki z interfejsu audio. Czyli jeśli połączycie w jednym czasie, tak mam teraz połączone specjalnie, poprzez interfejs audio i poprzez wyjście karty dźwiękowej komputera, to sygnał popłynie poprzez interfejs audio i jego sterowniki. To są przeważnie sterowniki ASIO się to czyta, ASIO się to pisze, i one mają pierwszeństwo w przesłaniu dźwięku. Gdy rozłączymy interfejs audio, wtedy słychać dopiero dźwięk z karty dźwiękowej komputera. I pokażę właśnie, jak to działa. Popatrzcie, teraz puszczę sygnał, no muzykę. I słychać ją. Słychać ją w głośnikach z wieży, tak jak powiedziałem. Ten sygnał teraz jest przekazywany, to ja Wam muszę pokazać,
poprzez interfejs audio. To jest taki mały interfejs audio, taki mikserek, ja Wam też o nim opowiem, ale to w następnym odcinku. I tutaj jest wejście szyny zasilającej, jednocześnie sygnałowej. Jeśli to odłączymy, może inaczej, tutaj widzicie power, widać go, no chyba go widać, się świeci na zielono. Tutaj regulujemy pod kątem USB playback siłę sygnału, który nam wpływa do miksera. Jeśli a jednocześnie mam podłączony, jak widzicie, jak widzieliście poprzez kabel, komputer z wejściem dwuścieżkowym. I teraz będzie różnica w poziomie dźwięku, to usłyszycie. Rozłączę interfejs audio, lekki przeskok, znaczy brak sygnału i słyszycie sygnał teraz karty dźwiękowej komputera. W tej chwili to leci, że tak powiem, tym połączeniem, tymi dwoma wejściami teraz płynie sygnał z karty dźwiękowej komputera. Jak tutaj znów interfejs audio włączę, czyli jego zasilanie, jednocześnie szynę sygnałową, będzie chwilka przerwy i w tej chwili już jest sygnał z interfejsu audio, którego sterowniki odcinają wyjście sygnału z karty dźwiękowej komputera. No i oczywiście on jest cichszy, no bo tutaj sobie to reguluje tym potencjometrem USB playback, czyli właśnie podkład muzyczny, no playback. Play to jest grać, back to jest tył, no tylne granie, właśnie podkład, coś podczyć. I tutaj sobie regulujemy siłę tego sygnału. Te potencjometry reszta nie działają w ogóle, no bo nie mają prawa działać w tym układzie. No ale żeby tak się ciągle po tym interfejs nie schylać, ja go rozłączę, tylko chciałem Wam pokazać i powiedzieć, że pierwszeństwo ma interfejs, jego sterowniki, Azio. Dopiero później po rozłączeniu interfejsu, powiem pracę, sygnał przejmuje karta dźwiękowa komputera. Więc my teraz już podziękujemy interfejsowi. Widzicie, to nawet nie pomoże wyciągnięcie kabla, bo po prostu muzyki nie ma. Nic nie jest podawane, ale sygnał, ta muzyka siedzi, tak powiedzmy, w tym interfejsie. Nie puszcza karty dźwiękowej komputera. Podłączamy jest. Dobrze, odłączamy. Kładziemy go sobie już na dół i się nim nie zajmujemy. I przechodzimy do miksera. Teraz sobie już tutaj regulujemy głośność tym potencjometrem. No, i tak właśnie, i teraz tylko tak, o co chodzi? My słyszeliśmy cały czas dźwięk. No, ale to nie jest takie oczywiste, że my go słyszymy, ponieważ jak widzieliście, czy zauważyliście, może nie, wyłączyłem, wycisnąłem przycisk To Track, To Mix. Ten. To Track, To Mix. Tu jest To Track, To Control Room, ale to później To Track, To Mix. On jest w tej chwili wyciśnięty i jest kompletna cisza. Dlaczego? Dlatego, że każdy sygnał podany, no sygnał, muzyka, dźwięk, piosenka, głos, wokal, cokolwiek, instrument, no może instrument nie, bo trudno podłączać instrument takim wejściem niesymetrycznym, niezbalansowanym przez cincze. Ale to zostawmy. Każdy sygnał, ogólnie to nazwijmy, podany na wejście dwuścieżkowe, słyszalny jest dopiero wtedy, jak wciśniemy ten przycisk To Track, To Mix, czyli dwie ścieżki do miksu lub dwie ścieżki do control roomu, czyli do reżyserki. Widzicie, że teraz nic nie, znaczy słyszycie, że teraz nic nie gra. Sygnał jest, przycisk jest wyciśnięty. Włączymy muzykę. Ona dość szybko się kończy. Nawiasem mówiąc, ta muzyczka bardzo mi się podoba. Ja kiedyś wykorzystam ją w jakimś podkładzie pod któryś poradnik. Ona jest bardzo fajna, ale to tak na marginesie. To jest muzyka z YouTube'a, właśnie, którą można wykorzystywać w różnego rodzaju podkładach do różnego rodzaju materiałów, filmów, poradników, więc to tutaj żadnych praw autorskich nie będzie. Bo tak powiem szczerze, ja się przejechałem troszeczkę na podkładzie, który miał prawa autorskie. Na moim kanale też jest no, ten słynny Hot 16 Challenge 2, które było w zeszłym roku. No tam z kolegą żeśmy to wybrali, no ładny podkład, no, ale okazało się, że to no, nie jest takie niczyje, że to nie jest darmowe,
No, tam powiadomienie miałem z YouTube'a, że są roszczenia dotyczące praw autorskich, ale to tam się niczym nie skończyło, po prostu o to chodzi, że teoretycznie nie mógłbym na tym zarabiać. Oczywiście to jest, wiadomo, to jest takie do mnie jako żart, znaczy nie żart, że prawa autorskie, nie, tylko po prostu żart o zarabianie, bo to nie jest w ogóle na żadne zarabianie, prawda? To nie ten kanał, nie ta widownia, nie ten zasięg i tak dalej, ale musicie na takie coś uważać, bo nie każdy podkład muzyczny można wykorzystać. Jeśli on jest czyjąś własnością, nie można tego robić bez uzyskania zgody. I tak właśnie było w tym przypadku. To były bity z jakiejś piosenki, czy tam muzyki od kogoś, no i okazało się, YouTube to bardzo szybko wychwycił, no i dał mi ostrzeżenie, nie? Że dobrze, ale teoretycznie żadnego zarobku z tego hostingu, gdyby to było w tych celach, nie będzie. A jeśli będzie, pójdzie to do właściciela tego bitu. Także na to uważajcie, to nie są żarty. I ktoś jednak nad tym panuje, ktoś tego pilnuje, ktoś tego słucha, ktoś to sprawdza. No ktoś, człowiek, no podejrzewam, chyba że jakieś maszynerie już mądre. To taka dygresja na temat właśnie praw autorskich muzyki, żebyście nie myśleli, że to, co ja puszczam, to jest tam właśnie czyjeś, prawda, i tak dalej, i będą problemy. Nie, tutaj problemów nie będzie, bo to jest legalne nagranie ogólnodostępne na YouTubie do wszelakich rodzajów podkładów. Dobrze, taki trochę teoretyczny wstęp. I teraz tak, puszczamy jeszcze raz. No ale jest cisza. Sygnał teraz płynie z karty dźwiękowej komputera do tych gniazd, tu track in, tym kablem. Ale dlaczego jest cicho? No właśnie, dlatego jest cicho, bo nie włączony jest przycisk przekazujący ten sygnał do miksu. Czyli to track, to mix. Dopiero jak go wcisnę, usłyszycie muzykę. Jest? Jest. No, być musi. Tutaj jest przekazywanie. Również do reżyserki. I to w tych sławkach, bo to sławki, gdzie pracują jako control room. Tutaj to słychać. Natomiast jeszcze jest taka możliwość, że ten przycisk wyciśniemy, żeby to nie szło do głównego miksu, żeby powiedzmy widzowie siedzący tam gdzieś w sale obok tego nie słyszeli kompletnie. Nam to gra, ale po włączeniu przycisku to track to CR i regulacji tym potencjometrem, tu macie CR pchone, czyli control room i phones, słuchawki, słyszymy to poprzez to wyjście. Poprzez wyjście control room. To są dwa wyjścia, bo oczywiście no do dwóch głośników, ale ja mam tylko jedne sławki z jednym, wiadomo, są jackiem, więc tutaj dwóch jacków nie włożę. Tu się wkłada no dwa jacki albo jeden, jak tam chcecie, do ilu głośników odsłuchowych. I ten sygnał, nie wiem, czy to usłyszycie, czy nie, postaram się jakoś tutaj te sławki przybliżyć. Słychać to w słuchawkach. Troszkę puszczę głośniej, żebyście słyszeli. Myślę, że to się nagra. Teraz słychać ten dźwięk tylko w tych słuchawkach, czyli teoretycznie w monitorach odsłuchowych. Na wyjściu control room. To jest mój control room, czyli właśnie słuchawki. Słychać, myślę, że słyszycie. Widzicie, jak po wciśnięciu przycisku przekazywania tego sygnału dwuścieżkowego do control room. Jak wyciśniemy ten przycisk, staje się cisza, nie słychać nic. Jest muzyka w mikserze, ale nie jest puszczona ani do control roomu, ani do miksu, czyli ani na główne monitory, powiedzmy na kolumny, czyli tymi wyjściami main mix, ani do control roomu, czyli tymi wyjściami control room. Włożę przycisk, jeszcze raz wcisnę control room, słyszycie? Myślę, że to słychać, no się okaże po nagraniu. Jest muzyka. Wyłączę? Nie ma. Wcisnę przycisk to track to mix, czyli przekazywanie tej piosenki do miksu ogólnego. Słyszymy to wyraźnie w głośnikach tutaj, które no, u mnie grają zwierzę. Możemy mieć takie dwie opcje, że sobie to wciśniemy i tutaj. Czyli słychać to i na słuchawkach. I słychać to tutaj w miksie.
Wyciskamy, nie słychać nic. Działa to również w ten sposób, że wciśnięcie przycisku do miksu kierującego cały sygnał również powoduje podanie sygnału na control room bez potrzeby wciskania przycisku dolnego. Słychać to tu i tu. Nawet tego podejrzewam nie odróżnicie, ale wierzcie mi, że w słuchawkach też to słychać. I to słychać na dwa wyjścia, można powiedzieć na dwa fronty. Natomiast jak ten przycisk wyłączymy, chyba się prędzej muzyka wyłączy. No właśnie, już koniec. Zresztą znam na pamięć, wiem kiedy się wyłącza, a czy kiedy się kończy. To jeśli tego przycisku nie włączymy, nie słychać tego nigdzie. A jeśli włączymy sobie widzicie, ani w głośnikach, ani na słuchawkach. Natomiast jeśli włączymy sobie sam control room, słyszymy to tylko w słuchawkach, nie słysząc tego zupełnie w głośnikach. Czyli po prostu my sobie możemy jako reżyserzy jakiegoś tam przedstawienia czy miksu muzycznego puszczać sygnał zewnętrzny z komputera, no to jeszcze czegokolwiek, to niekoniecznie komputera, to może być jakiś tam odtwarzacz, powiedzmy, no, płyt kompaktowych, czy jakiś magnetofon ten cyfrowy, DAT, czy na przykład nawet telefon. Można sobie podłączyć telefon do miksera i również miksować muzykę z niego. No przecież to jest tak samo urządzenie elektroniczne z wejściem mini jack, więc tutaj nie ma problemu. Przecież smartfon to jest telefon, znaczy to jest komputer w formie telefonu, więc tutaj również możemy go użyć. I chyba możemy sobie słuchać na słuchawkach, czyli powiedzmy na tych swoich monitorkach odsłuchowych w studiu muzykę z zewnątrz, nie puszczając ją dalej. Jak włączymy to do miksu, usłyszymy to wszędzie. Również usłyszą to po prostu ludzie, którzy to, no, słuchają tej naszej twórczości. Natomiast jeśli wyciśniemy przyciski obydwa, nie słychać nigdzie nic. Taka jest zasada działania tej sekcji, tych gniazd, tych przycisków. No to nie jest skomplikowane, naprawdę. Tylko trzeba pamiętać właśnie, co znaczą te przyciski, jak je używać, co wciśnięcie którego oznacza. No i właściwie tyle. Tutaj widzicie również jest two-track, może wyciągnę już ten, żeby wam tutaj to tak nie zaciemniało. Two-track out, widzicie? Tu jest out. Obok wejścia in jest wyjście out. To możemy sobie użyć również do podłączenia zewnętrznych urządzeń, które obsługują dźwięk cyfrowy, właśnie jak magnetofony, ale cyfrowe, czyli te DAT, jak się nie mylę, się nazywają, jakąś nagrywarkę płyt kompaktowych, czy tam płyt DVD, czy również możemy tutaj sobie połączyć komputer, ale jako wyjście, czyli do komputera, czy do urządzenia jakiegokolwiek odbiorczego, nawet do telefonu, będzie wpływała muzyka, którą podamy w inny sposób, z innego źródła. I tutaj możemy sobie ten miks nagrywać. To jest do nagrywania. Te dwa wyjścia, te dwa złącza służą do wyjścia sygnału, czyli do nagrywania miksu na zewnętrznych urządzeniach nagrywających. Oczywiście to nie znaczy, że tylko możecie nagrywać. No nie. Tutaj płynie normalnie dźwięk, więc tu po prostu sobie będziecie odsłuchiwać gdzieś indziej. Ale jest taka możliwość poprzez cincze podłączyć coś do nagrywania i sobie miks nasz rejestrować, żeby on gdzieś został utrwalony. No głównie na płytkach, no bo tam, czy powiedzmy na dysku twardym komputera, czy na zewnętrznym, na zewnętrznej nagrywarce, może nie na nagrywarce, na zewnętrznym dysku twardym, jeśli da się go w ten sposób podłączyć, również sobie możecie ten wasz miks nagrywać, to wasze dzieło, które stworzycie. No i żeby nie przedłużać więcej, bo de facto tutaj już więcej filozofii nie ma i tłumaczenia robić nie trzeba. Także tak by się to przedstawiało. Oczywiście regulacje głośności słuchawek oraz wyjścia control room sterujemy tutaj.
Tu jest CR Phones, a to jest wyjść, to jest główny potencjometr Main Level, główny, najgłówniejszy potencjometr, ten, można powiedzieć, ten ostatni potencjometr przed wyjściem miksu z miksera na zewnątrz poprzez te gniazda. Odłączmy słuchawki. Poprzez gniazda Main Mix. Tak wam to pokażę. Tu. Odłączmy to już, bo to wszystko zaciemnia. Czas nim o szybę. Tu jest Main Mix i Main Mix w wersji XLR i w wersji jackowej. I ten sygnał, który tutaj się pojawia, to jest ten ostateczny sygnał, który wychodzi już na zewnątrz oraz, może nie oraz, a reguluje się go właśnie tym potencjometrem ostatnim Main Level. No, czyli moja głośność, mój poziom sygnału. Oczywiście dostosowując tutaj poziom dźwięku, żeby nie wchodzić na obszary już tutaj tych żółtych diod, czy obszary przesterowania powyżej 0 dB, tylko tutaj mieszcząc się w tym dolnym zakresie od minus 30 do minus 3 dB. To tylko jeszcze raz, podłączmy to. Przekazujemy do miksu. Oczywiście musimy włączyć. Wiem, że tego się nie powinno robić na sygnale, ale no to nie jest taki sygnał bardzo, bardzo głośny, więc nic się nie stanie. Podłączamy do wyjścia Main Mix i widzicie, tutaj sobie regulujemy głośnością, żeby nie przesterować. W tej chwili mamy już minus 3 dB, 0, widzicie, przechodzi nam już delikatnie, mamy na minus 3, jeszcze dźwięk jest dobry. Jak sobie wejdziemy na żółte, już na 0 plus 3, już słychać, że ten dźwięk jest taki bardzo, taki chrapiący, taki bardzo agresywny. No a później już nastąpi, będzie już przesterowanie dźwięku, no i to wiadomo, że z niedosłuchania. Takie coś. O, tu mamy już bicie na żółt, na pomarańczowych polach. Tu się musimy trzymać tego zakresu i wtedy wszystko będzie dobrze. A słuchacze będą nam bardzo wdzięczni. Dobrze, to tyle. Niech sobie ta muzyczka w tle płynie. To tyle z mojej strony na temat tej sekcji. No, dzięki za wysłuchanie, za pooglądanie. Jeśli czegoś się dowiedzieliście, no to bardzo mnie to będzie cieszyć. I jeśli komuś się to przyda do tworzenia miksów, do twórczego podejścia do muzyki, do przesyłania właśnie dźwięku w różne miejsca, czy z różnych miejsc, miksowania tego, wpuszczenia do miksu, czy tylko kontrolowania sobie poprzez reżyserkę, no to będzie bardzo dobrze. Także dzięki jeszcze raz za wysłuchanie i zapraszam do następnego odcinka, może nie odcinka, następnego poradnika, no ja to nazywam odcinki, bo to nie jest takie zbyt jakieś tam, prawda, zbudowane. Będzie o czym innym, ale to wszystko w swoim czasie. Na koniec troszkę muzyki i żegnamy się.